Cześć, z tej strony Kinetyki, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Na tym kanale jest taka mała tradycja, że co jakiś czas pokazuję wam składy, którymi obecnie gram. Oczywiście, na bieżąco możecie je zobaczyć na moich streamach, na które was bardzo serdecznie zapraszam. Odbywają się tutaj, na YouTubie, więc jeśli nie chcecie przegapiać czy odcinków, czy streamów, to koniecznie subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby YouTube was o tym powiadamiał. Natomiast nie o tym jest dzisiejszy odcinek. Dzisiejszy odcinek jest o drużynie, którą stworzyłem wraz z wami ostatnio na live'ie i która moim zdaniem jest naprawdę przepotężna. Moja drużyna oczywiście początkowo oparta jest na formacji 4-5-1, tak aby każdy miał pełne zgranie. Natomiast na samym początku zmieniam tą formację na 4-4-2 bądź 4-2-3-1, więc to w 4-4-2 sobie ją ułożymy, żebyście od samego początku widzieli, jak to wygląda w samym meczu. Ale tak jak mówię, tutaj tego zgrania nie będzie w tej formacji. Natomiast jak przerzucimy sobie na 4-5-1, co pokażę wam za chwilę, no to każdy tak naprawdę ma pełne zgranie. Dodatkowo możecie już zauważyć moją ławkę rezerwową. Bardzo fajni gracze, dopasowani do obecnej wersji gry. Kent oraz Simon, 5 gwiazdek słabszej nogi, bardzo szybcy, bardzo zwinni zawodnicy, którzy potrafią, jak ja to lubię mówić, robić wiatr na skrzydłach. Depay, 5 gwiazdek sztuczek, to jest taki typowy napastnik, kiedy potrzebuje zmienić jednego z napadziorów, no to Holender wchodzi w jego miejsce. I Hernandez, gracz oczywiście trafiony z paczki z gwarantowanym Team of the Season, zresztą tak samo jak Depay. On jeszcze w tej wersji nie rozegrał u mnie meczu, bo grałem troszeczkę jego kartą czerwoną, którą również posiadałem. Natomiast jest to gracz, który wchodzi mi czy na defensywnego pomocnika, czy na bok obrony, czy na środek obrony w przypadku, kiedy muszę się bronić i akurat potrzebuję takiej zmiany, czy w przypadku, kiedy ktoś dostanie żółtą bądź czerwoną kartkę, no to zawsze warto takiego zawodnika mieć na ławce. Ale przejdźmy do tego, jak wygląda podstawowa jedenastka. Na bramce Marc-André Ter Stegen, czyli jeden z moich ulubionych bramkarzy w całej FIFA 20, chociaż przyznam szczerze, że do tej wersji czerwonej, czy generalnie do jego totsa mam małe zastrzeżenie, bo mam wrażenie, że on czasami robi interwencje nie z tej ziemi, co jest fenomenalne, ale zdarzają się takie mecze, gdzie mu się po prostu nie chce bronić i każdy strzał wtedy wpada, trzeba bardzo solidnie zagrać w obronie, także mam wrażenie, że to jest taka karta, która potrafi mieć swoje humorki. Na prawej obronie Kenny Lala, gość, który jeżeli graliście w FIFA 19, to na pewno wam jest dobrze znany, fenomenalny zawodnik, przede wszystkim bardzo dobry w defensywie, w ofensywie też coś tam potrafi stworzyć ze względu na to, że jest dosyć zwinny, jak widzicie 80 zwinności, 83 równowagi, to nie są jakieś ultra statystyki, ale to nie jest też jakiś kloc na prawej obronie, dodatkowo bardzo dobrze umie wykonywać czy rzuty wolne, czy rzuty karne, także Kenny Lala jak najbardziej gość warty polecenia. Środek obrony z Realu Madryt pod postacią Rafaela Varana oraz Edera Militao. Zawodników bardzo solidnych, zawodników, których mega lubię. Rafael Varan to gość, na którego parę osób narzeka, bo ma dosyć nisko ocenioną równowagę, jedynie na 47, ale przyznam szczerze, że mi to w meczu w ogóle nie przeszkadza. Szczególnie, że ta równowaga moim zdaniem jest największym problemem przy słabszych zawodnikach. On ma 99 siły i no, w ogóle tego nie czuję tak naprawdę, że ta równowaga jest tak słabo oceniona. Szczególnie, że nawet jeżeli gdzieś się leciutko zachwieje, no to później za sprawą tempa szybko nadrabia tą różnicę. Dodatkowo mamy Edera Militao, który podobnie jak Ter Stegen lubi mieć gdzieś tam czasem humorki, czasem się wylać, ta piłka gdzieś czasem obok niego przejdzie. Natomiast z drugiej strony Eder jest taką kartą, która potrafi mieć ultra solidne mecze i w momencie, kiedy ja gram dosyć wysokim pressingiem ostatnio, o czym zresztą może zrobię również odcinek i pokażę wam moją obecną taktykę, bo ona wreszcie sprawia mi trochę więcej przyjemności, może jest trudniejsza do okiełznania, natomiast naprawdę jeżeli chodzi o radość z gry, to jest znacznie fajniejsza niż tylko murowanie się pod własną bramką. Eder Militao i Rafael Varan to są obrońcy, którzy nawet jeżeli wyjdą do wysokiego pressingu, zostaną gdzieś minięci, to za sprawą swoich umiejętności, za sprawą swojego tempa, wrócą, przepchną rywala, odbiorą piłkę i po prostu sprawią, że my z powrotem będziemy futbolówkę mieć przy własnej nodze i będziemy mogli konstruować akcję, także jak najbardziej taki środek obrony wam polecam. Jeżeli jeszcze nie zrobiliście Militao, a pasuje wam do składu, to wydaje mi się też, że jest to na pewno karta na poziomie najlepszych totsów. Aleksandro, zawodnik, który w moim klubie ma rozegranych już ponad 500 spotkań. Piłkarz, którego wielokrotnie w moich składach mogliście widzieć, bo już dosyć dawno go zrobiłem. Zresztą od razu jak ta karta wyszła, pojawiła się w moim klubie chyba tego samego czy następnego dnia. Bardzo serdecznie wam go dalej polecam, bo bałem się troszeczkę, że okres Team of the Season może sprawić, że Aleksandro będzie mniej użyteczny niż był. Wydaje mi się, że są już teraz karty na jego poziomie, ale jest bardzo mało, nawet nie wiem czy w ogóle, są karty, które są znacznie od niego lepsze. Także jeżeli zastanawiacie się, czy Aleksandro na ten etap gry daje radę, to jak najbardziej daje. Teraz się mega cieszę, bo przechodzimy do środka pola, który jest fenomenalny. De Jong Team of the Season oraz Alan Flashback. Zawodnicy, którzy w środku pola potrafią zrobić wszystko. Są dosyć szybcy, dosyć zwinni, mają 4 gwiazdki sztuczek, potrafią nieźle uderzyć, potrafią zabrać piłkę rywalowi, potrafią go przepchnąć. To absolutnie są zawodnicy
no, nie mogę się do niczego przyczepić. Zresztą obaj należą do gangu Hulita. Co ciekawe, De Jong zresztą ma wszystkie statystyki nawet powyżej 85. Alana brakuje troszeczkę tych strzałów, ale w samej grze, jak możemy zobaczyć, strzały ocenione są bardzo dobrze. Gorzej ocenione są woleje i rzuty karne. Także jeżeli te statystyki byłyby podbite, to te strzały też mogłyby być na wyższym poziomie niż 85. Więc tak naprawdę te karty są mega uniwersalne i to są zawodnicy, którzy potrafią zrobić wszystko. Dodatkowo mają moje ulubione work rate, jeżeli chodzi o środek pola, bo obaj mają work rate medium high, co teraz możecie zobaczyć, czyli średnia wysoka. Dlaczego uważam, że to są moje ulubione work rate? Bo w wielu formacjach, takich jak 4-2-3-1 czy 4-4-2, ci środkowi pomocnicy powinni angażować się troszeczkę w akcje ofensywne i jeżeli oni nie mają wysokiej pracowitości w obronie, to czasami się zdarza, że dosyć niechętnie do tej obrony wracają. Natomiast w przypadku medium high, wy możecie manualnie wyjść nimi do przodu, ale kiedy wasz rywal zdobędzie piłkę i wy będziecie musieli wracać do obrony, to ci zawodnicy, nawet sterowani przez bota, do tej obrony będą wracać, co moim zdaniem w tej grze jest bardzo, ale to bardzo istotne. Włoskie skrzydła, czyli Lorenzo Insigne oraz Alessandro Del Piero, gracze, których większość z was mogłaby nazwać najsłabszymi punktami tej drużyny, ja bym się z tym zgodził. Natomiast powiem tak, obaj bardzo pozytywnie mnie zaskoczyli, bo co do reszty składu miałem naprawdę wysokie oczekiwania i ci piłkarze tym oczekiwaniom sprostali. Natomiast co do Lorenzo Insigne oraz Alessandro Del Piero, troszeczkę się tutaj bałem, bo jednak nie są to karty tak często wybierane do najlepszych drużyn. Natomiast są to gracze, którzy nie zawiedli i którzy dosyć fajnie wpasowali się do tej jedenastki. Del Piero był tutaj tak naprawdę z przymusu. To jest gracz, którego trafiłem za darmo z paczki z ikoną w wersji średniej. 29 spotkań, 6 bramek, 11 asyst. Nie są to wybitne statystyki, ale nie są to naprawdę złe statystyki, jeżeli chodzi o skrzydłowego. A nie miałem już żadnych pieniędzy, żeby tutaj kupić po prostu kogoś innego. Stąd Del Piero tutaj wylądował i jest bardzo mocno pod zgranie, co później zobaczycie, jak już ułożę to w formacji wyjściowej. Natomiast jeżeli chodzi o Insigne, no to wraz z czatem decydowaliśmy, czy powinien być tutaj Douglas Costa, czy Lorenzo Insigne, bo obaj pasowali bardzo dobrze. Wybraliśmy tego Insigne, bo stwierdziliśmy, że jest to nowa karta, warto ją przetestować. Jeszcze w moim klubie nie był i naprawdę się nie zawiodłem. Tak jak mówię, bardzo szybki zawodnik w samej grze, posiada bardzo fajne strzały. Oczywiście tam kuleje troszeczkę ta lewa noga, mimo tego, że jest oceniona na 4 gwiazdki, to on raczej z niej strzelać nie lubi. Szczególnie, że też szkoda, że nie ma na przykład, nie wiem, strzela z fałsza cechy, bo to by bardzo się przydało tej karcie. Tak czy inaczej, te strzały były bardzo silne, bardzo precyzyjne. Przede wszystkim był też zwinny, ma 99 wytrzymałości. Tak naprawdę największym mankamentem tej karty jest to, że on się nie przepchnie, ale powiem wam szczerze, że patrząc po tym, jak on gdzieś omijał zawodników i patrząc po tym, jak piłka lubiła odbić się pod jego nogi, to i tak uważam, że ta siła nie jest dla niego tak potrzebna. Del Piero pewnie będzie wymieniany tutaj na jakąś fajniejszą ikonę, może nawet nie na ikonę, tylko jakiegoś innego gracza po prostu. Natomiast w tej lidze mnie nie zawiódł, w tej lidze weekendowej i naprawdę nie mogę o nim powiedzieć złego słowa. Co mogę podkreślić, to to, że posiadał naprawdę bardzo, bardzo dobre uderzenia i fajnie pokazywał się na pozycję, za co Del Piero bardzo serdecznie dziękuję. Czas na creme de la creme, czyli napastników, a tutaj dzieją się piękne rzeczy. Cristiano Ronaldo w wersji Team of the Season, kupiony za bardzo dużo pieniędzy, teraz jest znacznie tańszy, ale musiałem mieć tą kartę. 29 spotkań, 31 bramek, 22 asysty, fenomenalne statystyki. Co więcej, obok niego Alan Saint-Maximin, gość, który ze mną też jest już od bardzo dawna. Prawie 200 spotkań zagranych dla mojego składu i to jest, no, napad marzeń, naprawdę. Szczególnie ten Ronaldo, no na nim się muszę skupić. Słuchajcie, to jest moja ulubiona karta w tej grze zdecydowanie. Od samego początku grałem podstawową wersją Portugalczyka. Bardzo dużo osób się śmiało, że jest jakiś tam późny już etap gry, a ja dalej cisnę tym podstawowym Ronaldo. Natomiast to była karta, którą ja bardzo dobrze wyczułem i zawsze wiedziałem, na co mogę sobie pozwolić graczem Juventusu, a teraz jak on dostał jeszcze takie boosty i mogłem sobie pozwolić na kartę w wersji Team of the Season, to ja po prostu czuję, że mogę nim zrobić wszystko i tak naprawdę nie mogę wymienić żadnej słabej cechy tej karty, bo poprzednio była gdzieś to równowaga, poprzednio była gdzieś też ta siła, która nie była odczuwalna, ale na tej karcie siła oceniona na 94, równowaga na 83, co dalej nie jest świetnym wynikiem, ale nie jest już jakby problemem, bo jest to zawyżane też przez zwinność. 99, oczywiście mówię to już przy odpowiednim stylu gry. Natomiast słuchajcie, no... No co ja mogę powiedzieć? Nawet wydaje mi się, że on może mieć tego wszystkiego więcej, jeżeli bym przesunął tak, no właśnie, to on będzie tutaj miał pełne zgranie, więc równowaga nawet 88 będzie wynosiła, żebym tutaj nie był gołosłowny. Także słuchajcie, Ronaldo, jeżeli was
stać. Wiem, że to jest karta bardzo unikalna i wiem, że mało kto może sobie pozwolić, żeby wyrzucić 4,5 czy 5 milionów końców na jednego zawodnika, ale jeżeli jesteście tą osobą, która może sobie na to pozwolić, to ja Portugalczyka z całego serca polecam, bo grałem tydzień temu, jeżeli widzieliście, mogliście widzieć, mogliście nie na moich streamach, grałem Team of the Year Kylianem Mbappé, czyli Mbappé 98 i grało mi się nim fatalnie, to znaczy strzelał cały czas po słupkach, nie potrafił wykończyć najprostszej akcji, nie kreował wcale dużo z przodu, natomiast Cristiano Ronaldo robi to wszystko, robi nawet więcej. Fenomenalny zawodnik, którego wszystkim bardzo serdecznie polecam. I tak jak mówiłem, ta drużyna na samym początku jest oparta na formacji 4-5-1. Jak w tym momencie widzicie, tak to jest ułożone. I jak też możecie zaobserwować, wszyscy poza De Jongiem mają 10 zgrania. De Jong na 8, więc jego boosty są troszeczkę mniejsze, ale i tak dalej występują. Szczególnie ważne jest to, że ten boost do tempa dalej wynosi bardzo dużo. Ma 99 przyspieszenia i 93 szybkości biegu. Boosty w obronie również sprawiają, że ta obrona jest bardzo, ale to bardzo wysoko oceniona. Także no, ta 8 problemem nie jest i to jest też jedyny zawodnik, który nie ma tutaj pełnej chemii. Także tak to wszystko wygląda, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Zapraszam was bardzo serdecznie na streamy z Foot Champions, które będą miały miejsce już w ten weekend. Zapraszam także na kolejne odcinki, gdzie między innymi pokażę taktykę, którą stosuję w tym składzie i tak jak mówiłem, która sprawia mi wreszcie trochę więcej przyjemności. Dzięki serdeczne za oglądanie, trzymajcie się. Zapraszam oczywiście jeszcze do zostawienia łapki w górę, będę bardzo wdzięczny. Na razie i piona!